cykl 22 odsłony jest prezentowany w Nowochódzkim Centrum Kultury Nowej Hucie. Kiedyś moja znajoma pokazała mi pod mikroskopem, jak złożone i ciekawe są to struktury. Ja byłam zafascynowana kształtami, formami, porządkiem, jaki się mieści w tych dla nas niedostrzegalnych elementach rzeczywistości. I to zaowocowało wystawą. Szkice do tej wystawy powstawały stopniowo. Ja się zaczęłam interesować budową mikroorganizmów, krwi, komórek. I doszłam do takich wniosków osobistych, że gdzie w takim razie się zaczyna życie? Czy na poziomie tej małej komórki jest życie, jakie są symptomy tego życia? I w związku z tym w moim cyklu dominuje forma abstrakcyjna, która pokazuje złożoność materii, która dla człowieka jest nadal jeszcze niezmierzalna. Jakie są zatem te obrazy? Mieszczą się w różnych tonacjach kolorystycznych, ponieważ mikrokosmos nie ma jednego koloru. On zadziwia bogactwem barw, więc ja zastosowałam całą paletę tonacji w moim cyklu. Od czerwieni, przez róże, fiolety, błękity, zielenie, wreszcie kolory ziemi, piasku. Także mogłam tutaj właściwie w pełni się jako artysta nasycić kolorami, ucieszyć się tym bogactwem. Natomiast co do formy, zauważyłam, że mikrokosmos jest tak jak i makro, jak wszystko, co nas otacza, jest pełen powietrza, pełen ruchu, światła. I tutaj też właśnie w tych moich obrazach nastawiłam się na te wartości. Jak pokazać, że to, co jest małe, jest tak zarazem precyzyjne, jest tak ciekawe w kolorze, w kształcie i jest tak pełne powietrza i światła. Planuję, już właściwie powstało część obrazów jako opozycja do tego cyklu, jako reakcja na mikro. Powstaje cykl Makrokosmos. Tu z kolei ja będę korzystać z moich wrażeń z samolotu, kiedy byłam ponad chmurami i miałam przebłyski tego, co się znajduje niżej. Zauważałam, jakie to są kształty, jaka to jest relacja z tym, co jest niezmierzalne, tak jak chmura i nieuchwytne, a tym, co jest zmierzalne, co jest już zurbanizowane. To bardzo ciekawa jest relacja dla mnie, też kontrastowa i nad tym aktualnie pracuję. Malarstwo. To jest fantastyczny wynalazek ludzkości. Uważam, to jest ogromna przyjemność obcowania z kolorem, z kształtem. Dla mnie jest to zawsze spotkanie z niewiadomą. Jest to przekraczanie pewnej granicy, konwencji, w której do tej pory byłam, estetycznej, czy jakiejś konwencji strukturalnej, czy graficznej. Zawsze jest to przygoda. Gdybym miała jednym zdaniem określić, jakie jest moje motto jako artysta, to bym powiedziała, że nauka i sztuka są zawsze blisko siebie. Wzajemnie się dopełniają i wzajemnie się inspirują. Cykl koncertów Odstające Ucho odbywa się w każdy pierwszy czwartek miesiąca o godzinie 19 w klubie Kuźnia w Krakowie na osiedlu Złotego Wieku 14. Spotykamy się, żeby posłuchać muzyki odstającej, troszkę eksperymentalnej, trochę free jazzowej, trochę free improv. W Krakowie jest pewna scena muzyki undergroundowej, undergroundowego jazzu, jednakże nasze mniemanie jest takie, odczucie jest takie, że jednak jest to nieadekwatna scena w stosunku jakby do zainteresowań. Nam by zależało na tym, żeby właśnie poszerzyć tą scenę lokalną i być może później w przyszłości stworzyć razem coś nowego, czy to inne projekty muzyczne, czy może Nowochódzki Festiwal Jazzu Undergroundowego. Formuła koncertów jest bardzo otwarta. Pierwsza sprawa, nie ma tutaj narzuconej jakiejś ściśle stylistyki muzycznej. Nie ma też określonego składu. Gramy zazwyczaj jako maszyna Aladyna, czyli zespół, który stworzył ten cykl. Zapraszamy muzyków gościnnych, nieraz są to znajomi muzycy, nieraz są to ludzie, którzy pierwszy raz widzą nas na oczy i my ich tak samo pierwszy raz widzimy na oczy. Gramy razem w różnych składach. Jest tu totalna dowolność i improwizacja.
odstająca muzyka. Muzyka niepopularna, eksperymentalna, zgrzytliwa, szorstka, nieprzystępna dla każdego i często dla ogółu ciężkostrawna. Takiej muzyki albo się nie rozumie, albo się ją kocha i nie rozumie się, dlaczego ją się kocha. Fotografuję od 10 lat i myślę, że mam trochę nietypowe postrzeganie rzeczywistości, trochę jak dziecko, które się zachwyca zjawiskami, przede wszystkim światłem. Staram się wyrażać swoje myśli i rozmawiać w ten sposób ze sobą, z Bogiem, z ludźmi. Ostatnio polubiłam fotografowanie huty. Szalenie cenię sobie architekturę nowochódzką. Jednym z aspektów architektury nowochódzkiej jest urbanistyka, która jest sama w sobie ciekawa jako zjawisko. Drugie to jest ten styl historyczny, który po prostu jest w starej hucie. I on bardzo korzystnie wychodzi na zdjęciach. Ostatnio zaczęłam pracować nad cyklem bram nowochódzkich. Fenomenalnie się na nich rozkłada światło. Jakiś czas temu, pisząc pracę magisterską na temat nowej huty, zaczęłam interesować się socrealizmem. I będąc w Warszawie, wykonałam cykl fotografii. Dosyć osobliwych. Przedstawia dwa pomniki i 8 rzeźb socrealistycznych, które otaczają Pałac Kultury i Nauki w Warszawie. Te fotografie miały na celu spojrzenie na styl socrealistyczny z ironią, ponieważ przedstawiają same pośladki tych figur. Mam świadomość, że twórcy podporządkowali się stylowi socrealistycznemu, musiały pozbyć się takiej godności artysty, ponieważ ten styl ograniczał bardzo wolność i też ideowo musiał się koncentrować na rzeczach systemowych. Obecnie pracę tę można zobaczyć w klubie Kombinator. Tę wystawę prezentuję specjalnie w Nowej Hucie, która jest miastem socrealistycznym, ale z drugiej strony ma bardzo mocną tożsamość walki o wolność jednostki.